Cześć, witam Was, Grzegorz Dzikowski. No dzisiaj nagranie tutaj z samochodu po raz kolejny też, bo nie chciałem nagrywać w sklepie, tam za bardzo widoki, jak widzieliście wczoraj. Na dworze też dosyć mocno świeci słońce, by było kiepsko widać. W doskonałym humorze dzisiaj, nastroju, bo o tym chcę Wam właśnie powiedzieć, dlaczego tak jest w moim przypadku. Tak samo może być w Waszym. Tylko kwestia tego, żeby. Zaraz, bo się coś. Kwestia tego, żeby nabyć ten odpowiedni nawyk, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Nawyk utrzymywania doskonałego zdrowia. Jeśli jesteśmy aktywni fizycznie, praktycznie codziennie rano wykonujemy ćwiczenia, wydzielają się w naszym mózgu hormony endorfiny, które właśnie powodują doskonały nastrój, humor, samopoczucie, no i taki power do działania, co wam naprawdę bardzo, bardzo polecam. No ja wykonuję ćwiczenia co drugi dzień z cyklu tutaj programu 7-minutowy trening. Na tą chwilę są doskonałe efekty, jeśli chodzi o moją osobę. A też jeśli się orientujecie, to wykonuję te ćwiczenia co drugi dzień, więc te dni, co nie mam ćwiczeń 7-minutowego treningu, wykonuję sobie dodatkowe ćwiczenia mięśnie brzucha przede wszystkim, bo nad tym pracuję. I polecam Wam bardzo, żebyście ten nawyk nabyli, bo jak to zrobić? Jest prosta też metoda na to, praktycznie postawić sobie cel przeżycia 100 lat, bo ja taki cel sobie postawiłem. No, w krajach rozwijających się ta przeciętna wieku jest 80 lat, ale jeśli ty chcesz być ponadprzeciętny, chcesz się rozwijać praktycznie, no i być powyżej tej przeciętności, no możesz sobie spokojnie ten cel postawić i te 100 lat przeżyć. I wtedy łatwiej nabyć ten nawyk. To wam bardzo polecam, a przede wszystkim takim dodatkowym motywatorem na pewno będą słowa mojego idola z dzieciństwa, z lat młodości, Michaela Jordana. Każdy z Was je zna, pamięta, just do it, po prostu zrób to. I do tego Was serdecznie zachęcam, jeśli uważacie, że to jest dobry pomysł, nie czekajcie, nie marnujcie czasu, po prostu to zróbcie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia jutro. Skomentujcie na dole, co o tym sądzicie. No i oczywiście zabierajcie się do ćwiczeń. Pozdrawiam, cześć.